Hejka widzowie, hejka widzowie, ja jestem Nati, a w dzisiejszym odcinku troszeczkę sobie porozmawiamy. Yy, więc jeżeli Wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki do góry, subskrypcji oraz komentarza. Nie wiem czemu tu jest jakiś napis taki żółty, mam nadzieję, że u Was tego napisu nie ma, no ale... Równie to była dobra. Mm. Dzisiaj porozmawiamy, nie nie Minecraft, tylko będziemy rozmawiać o koronawirusie i o wojnie, która się dzieje właśnie na Ukrainie. Pierwsze, hmm, a niech będzie koronawirus. No, koronawirus to jest też taka niebezpieczna choroba. Tam, jak się idzie do szpitala, bo na jakąś operację, to przed operacją najpierw to się robi COVID. Potem, tam 24 godziny się czeka na wynik jakiś negatywny, to można iść, a jak jest wynik pozytywny, no to kwarantanna. Także ja też już wiele razy miałem robionego COVID-a. Raz mi tam wyszedł pozytywny, ale przeszedłem go bezobjawowo. Tam wychodził mi, ale tylko raz mi chyba wychodził pozytywny, a tak potem chyba negatywny, z czego co kojarzę. No więc koronawirus to tam trzeba też maseczki nosić wszędzie. Na przykład u mnie w szkole maseczek nie trzeba na szczęście. Mam 7 godzin w maseczce, maseczce w życiu bym nie wytrzymał. Yy, także na przykład do sklepu, do Biedronki trzeba maseczki, no wszędzie. Yy, także no i tam nie wiem co by jeszcze o tym kronie, no tam w wiadomościach mówią ile zakażeń. Teraz oczywiście o koronawirusie nie mówię, bo jest wojna. Także teraz ja poruszę ten temat o koronawirusie i o wojnie na Ukrainie. Yy, także... No niestety taka, takie dwie choroby na świecie... No, wojna to nie choroba, no ale... Wojna, ale dwie takie sytuacje, jedna choroba z Włoch chyba przeszła, czy z czegoś tam. Ale no, dwie sytuacje się niestety wydarzyły i myślę, że o koronawirusie mam już takie mniej więcej szczegółowe informacje, wam o tym powiedziałem czyli, że koronawirus to się robi zawsze testy przed operacją i w ogóle tak, ja też nieraz robiłem no i trzeba o, tym, o tych maseczkach niestety pamiętać ja kiedyś do sklepu prawie bez maseczki wszedłem ale no czasami się o maseczce zapomnij, musiałam sobie krzesło podwyżyć yy, także no dobra, czyli koronawirus mamy z głowy teraz ta najświeższa informacja co się dzieje na Ukrainie bo na Ukrainie panuje wojna kto ją spowodował? Władimir Putin no niestety Putin yy, wywołał tą wojnę chyba tam jakieś czołgi z Rosji ja tak tej wojny do końca, dokładnie tak wam nie opiszę, bo jeszcze tak tej wojny nie znam. No, na przykład słyszycie ciągle na niebie jakieś samoloty tu latają. Jak wracałam ze szkoły, no to słyszałam już dwa samoloty znaczy nie z całego dnia, ale jak wróciłam ze szkoły. To lata już dwa samoloty, także, ale te samoloty są no, takie w miarę dobre, bo one tam pomagają tej Ukrainie, jakieś tam karabiny, jakieś tam w ogóle. A Putin z tym się chyba niestety nie zgadza. No i tam y, Polska, czyli my, Podkarpacie, y, przyjmuje, y, znaczy nie Podkarpacie, no ale <ścoughs> ogólnie cała Polska y, pomaga tej Ukrainie. No i niestety Putin się z tym nie zgadza. Na przykład, bo Rzeszów bardzo pomaga Ukrainie. Chyba Rzeszów, ale nie wiem, czy jakieś tam inne wioski też. No pomaga Ukrainie, tam przyjmują uchodźców z Ukrainy. No i jak Putin powiedział, że chyba tak powiedział, nie wiem, ja tak tych wiadomości nie czytam dokładnie, że mogą zaatakować Rzeszów. Ale nie wiem, czy to jest prawda, bo ja tak tych wiadomości nie śledzę tak dokładnie. Także chyba mi się teraz zdaje, że ta wojna jest taka bardziej niebezpieczniejsza niż koronawirus, bo teraz od chyba tygodnia czasu w ogóle nic o koronawirusie nie powiedzieli. Nawet ja, jak jestem ciekawy, ile tam dzisiaj zakażeń. No to wchodzę sobie normalnie na wiadomości, a tu wojna, więc sobie tam dwa dni temu postanowiłem sprawdzić na wiadomości ile jest zakań, tam było 12 tysięcy ileś tam, ale myślę, że nie wiem czy to jest prawda, że aż tyle w czasie wojny. No ale może to jest też prawda. Yy, także no napiszcie w komentarzu, yy. Czego, jak to powiedzieć? Czego, czego nie wiem. Najbardziej się boicie albo coś. No ja się wojna ani korona nie boję, bo koronawirus to już jest od fu, 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 długich lat, znaczy no 2-3 lata. A wojna dopiero tydzień trwa, także no ja się niczego nie boję. Także napiszcie, czego się bardziej boicie, ja niczego. No i co? No, Putin niestety wywołał wojnę. Tam jakieś czołgi zabijają tam ludzi. Także, fuch, jak patrzę na te wiadomości, to nie wiem. Ale dobra, czyli podsumowując, te tematy mamy już za sobą. I teraz chcę wam powiedzieć, że teraz przez, no nie wiem, najbliższy może ten miesiąc, albo co najmniej dwa tygodnie, Macie sami zauważyli, że już. Od dwóch dni nie ma gier na moim kanale, co nie, bo nie ma. Na razie już nie ma. Znaczy, no teraz jest Minecraft, ale ja Minecrafta już teraz nie gram, znaczy gram sobie Minecrafta, ale gramka na nie nagrywam, yy, bo sobie postanowiłem, że gry do nagrywania są już troszeczkę takie nudne. A bardziej takie ciekawsze, na przykład jak w, dwa dni temu gotowałam na Getsy, wczoraj mam handbajka pokazałam, dzisiaj o wojnie i koronawirusie gadamy. Yy. A na jutro też mam coś zaplanowanego, a w piątek to będzie tak ciekawy film, bo ja w sobotę i niedzielę wyjeżdżam, także w piątek będzie yy, ciekawy film. Yy. Także. No mówię, dzisiaj bo taki no troszeczkę poważny odcinek, bo wojnie i koronawirusie. Znaczy koronawirus to już jest taki mniej ważny, ale teraz no ważniejsza jest wojna na Ukrainie. To nasz sąsiad Ukraina i my mamy do niej 2 godziny i 40 minut. Znaczy zależy gdzie kto mieszka, także no ja mam do Ukrainy mega blisko. Yy, także no cóż. No, także dzisiaj były dwa tematy, jutro będzie to też taki miarę ciekawy odcinek. A w piątek to będzie, ucho, uh, jaki odcinek. Także no, a nie, dzisiaj jest wtorek, a to jutro będzie ten odcinek, a w czwartek zobaczymy. A to dopiero za trzy dni będzie piątek, także mi się mieszają dni w ogóle wszystko. Także no, gier na razie nie będzie, tylko będą takie, jak coś tam, nie wiem, opowiadam o właśnie takich y, rzeczach, jak na przykład wojna, albo koronawirus, albo Hanbajku, albo jak ugotować jakąś rzecz, i ja już wiem, co będzie jutro. Jutro będzie taki krótszy odcinek, na przykład, na przykład wczoraj ze Hanbajka, mm, i to coś znowu z gotowania, także tyle mam, tylko mogę zdradzić. No, więc napiszcie się, czego bardziej boicie: czy wojny, czy koronawirusa. Ja się niczego nie boję, także zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. No, ja teraz będę grał w Bass Simulator 18, także ujrzyjmy się jutro. Z. Nie, nie, nie powiem z czego. No, no, no. no. Także. Ja teraz sobie będę grał, odpoczęło po szkole i się uczył na jutro do nowych lekcji jutro. Także, no, widzimy się jutro po szkole z czegoś tam, no, coś wymyślę. No, No bo żeż mówię, mam tak za nich że po tej szkole, że masakra. No, więc łapeczka, subskrypcja, komentarz. I dzisiaj był o temat wojna i koronawirus. Także. Widzimy się jutro w kolejnym materiale. Nie zgier, także łapka, subskrypcja, komentarz i hej!